nich jakieś gruby. Odpaliłem sobie małe nagrywanko. I tak sobie troszkę randomowo, tak randomowo bardzo już totalnie, bo no był ostatnio update Team Fortressa, postawiłem serwer, tak tylko powiem. Troszkę ludzi wbiło, troszkę nie, bo nowy Team Fortress jest tutaj głupi, postawienie serwera to jest jakaś porażka. Tak według ciebie. Jest za mało medyków. No dawaj, niech. Jakby któryś z was wziął łaskę, to byłoby spoko. Tak, a tak w ogóle medyk, no, pokaże, no. Masz 1000 zagadują godzin, mnie. Ja mam prawie 2000. W każdym razie, ostatnio wprowadzono update do Team Fortressa, nazywa się bodajże ja tak Find Your Match, ja czyli... Ja mam, Meet Your Match, czyli no taka... gra słów to jest po angielsku, ponieważ Meet Your Match, czyli spotkaj swoją... swoją parę, można by to w ten sposób przetłumaczyć. Jako takie, że tak powiem, randkowe strony, w ten sposób mniej więcej się reklamują na przykład. Ale również to może być tłumaczone w kontekście... A no co mnie tu zablokowali? Ale również może to być tłumaczone w kontekście... kurde, on dużo gada. Strasznie dużo gadasz. Nie, nie gadam za dużo. Meet Your Match może być również w kontekście znajdowania pary, tak jak na stronach randkowych, albo właśnie w tym wypadku znajdowanie meczu do zagrania z przeciwnikami. Wszystko fajnie, tylko że ten update popartolił, to chciałem powiedzieć, kilka rzeczy, które normalnie wcześniej działały fajnie. Przede wszystkim nie ma już czegoś takiego jak Quick Play, teraz jest coś takiego jak Casual Mode. Na początku w ogóle Casual Mode był zorganizowany tak jak do tej pory Competitive. Czyli krótko mówiąc... Czyli krótko mówiąc dołączamy do meczu, musimy grać cały mecz. Jeżeli wyjdziemy w trakcie, dostajemy jakiegoś bana i takie różne rzeczy. Ha, ale ich pocisłem. Z tego co widziałem, to Valve już to wycofało, ponieważ ludzie strasznie cisnęli, że to jest poroniony jakiś pomysł. Zresztą wcale się nie dziwię, że cisnęli, że to jest poroniony pomysł, bo to jest poroniony pomysł. Jednak niestety nadal Casual Mode nie działa tak jak powiem. Tam się zdobywa, widziałem jakieś medale, jakieś pierdu, nie wiem zbytnio o co z tymi medalami chodzi i co to tam daje. Może to daje jakiś balans do gry? Znaczy balans w sensie, że wiecie, im wyższe levele, to ci ludzie grają ze sobą, takie tam rzeczy. Jak to działa, czy to działa, nie wiem. Wiem natomiast, że kliknąłem wyszukiwanie meczu w trybie casual, to musiałem czekać 50 minut i meczu mi i tak nie znalazłem. No, dlatego obecnie nie polecam. Przyznam, że powiem więcej niestety, co gorsza, że tak to ujmę. Myślę wręcz, żeby skończyć z przebrzydłym Team Fortressem. Znaczy przebrzydłem, no bo tak jak mówię, po tym update'cie to nie jest ta sama gra. Pozmieniali z tego co widziałem też kilka broń, na razie jeszcze nie ogarnąłem co dokładnie w tym temacie się stało. Ale widziałem, że jakiś coś się z quick fixem zmieniło, ludzie pisali, coś z jakimś kluczem, ryzykowny ratunek bodajże, no nie wiem, widziałem, że update'ów do broni było całkiem sporo, przypuszczam, że to dla balansu. Niestety... update'y i forma update'ów... O, super, w ogóle furia z mojej strony. Ja doszedłem, powiesz, że jestem łysy, po drugie noszę czapkę. Chyba go zmutuję, mogę? Raka masz? Strasznie dużo gadam. W każdym... Dobra, chwilę go zmutuję, bo kurczę, normalnie nic nie słyszę. Agent Luke, dobra. Pomocy! 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 No nie, jak nie jeden, to drugi. W każdym razie... po obecnym update'cie Team Fortressa problem polega na tym, że... jest on o wiele mniej nastawiony na casualowych graczy, czyli ludzi, z którymi gram po prostu na serwerach. Ja nie wiecie, że nie jestem jakimś mistrzem TF-a, nie gram za dużo kompetitivów. Mam wrażenie, że po wprowadzeniu Overwatcha, że tak tu poruszę ten temat, niektórzy ludzie do niego odeszli. Co w tym idzie, gra społeczność Team Fortressa troszkę poupada, jeżeli chodzi o jej liczebność. A twórcy postanowili mniej skupiać się w takim razie na graczach casualowych, którzy właśnie większość przechodzi do łatwiejszego, jakby nie patrzeć, Overwatcha. A postanowili bardziej się skupić na scenie półprofesjonalnej, zawodowej. Nie wiem, czy to im się uda, według mnie im się nie uda. Tak czy siak wszystkie obecne mecze bardziej zdają się być nastawione właśnie na jakieś
Odstęp, kosa w plecy. Bardziej na rzeczy właśnie na współzawodnictwo albo na pokroju współzawodnictwa, czyli nawet jeżeli gramy casualowo, czyli tak właśnie dla laików, dla niedzielnych graczy, czy jakby to inaczej powiedzieć, to nawet wtedy dostajemy jakieś dziwne matchmakingi, właśnie szukanie rangi, pierdoły, które według mnie w przypadku gry taki właśnie casual nie powinno mieć miejsca. Trafiłem tą rakietą medyka, dobrze. No, dobra, możemy wrócić, nie wiem o jakim filmie mówicie. Film? Twoje. Co? No co, not good enough. Co? Nie dostałem się kosę w plecy, nie wiem o co chodzi w ogóle. No film jest Exyda, co? O to Spires, nie! Dobra, lecimy na punkt. No i cóż, dajcie do mnie w ogóle co sądzicie o ostatnim update'cie Team Fortressa. Czy podzielacie zdanie wielu innych graczy, w tym mnie? No, zepsuł on trochę grę niestety. Ja powiem wam, że po raz pierwszy zaczynam... Gdybym nie miał Nataszy, ale... No niestety chwilowo jej potrzebuję. Kurde, denerwuje mnie trochę ten agent, naprawdę dużo gada. Po co ja go odmutowywałem? Teraz to zmienię znowu. No w każdym razie, dajcie nam co o tym sądzicie. Ja powiem wam, że ja po raz pierwszy od premiery Overwatcha zastanawiałem się poważnie nad kupieniem go. Dzięki Sołtysowi jeszcze raz, że pozwolił mi tutaj troszkę wypróbować go więcej niż tylko podczas bety, żeby właśnie mieć troszkę zabawy. Sprawdzić, czy będę się równie dobrze bawił przy Overwatchu co wcześniej. Overwatchu, nieważne. No i tak jak mówię, po raz pierwszy poważnie się zastanawiam, czy tego Overwatcha nie kupić, bo... No lipa, no po prostu lipa, jeżeli chodzi o to, co się dzieje z Team Fortressem. Kiedy szpieg ma większą szybkość, już się nie opłaca przebijać za pyro. Ale no się nie opłaca, bo wtedy tracisz tego, co... No szybkość, no. No i skąd się wziął tu ten szpieg, ale bieda. Co to ja mówiłem, zanim agent Luke zaczął gadać o szybkości szpiega? A tak, o Overwatch. No to mówię, na obecną chwilę będę pewnie zbierał hajsy, że tak powiem, na kupno Overwatcha. Jak ktoś mi chce zasponsorować, to się nie obrażę na pewno. Zawsze możecie się dorzucić, wtedy będą szybciej odcinki. Bo tak jak mówię, obecnie mam dostęp do konta Sołtysa, ale to jest maksymalnie do końca wakacji, bo mówię, że mniej więcej wtedy będzie miał odpowiednią kartę graficzną, żeby móc samemu grać, no i wtedy oddam mu konto. Będzie miał dzięki mnie przynajmniej tam trochę skinów, hajsów i jakichś takich innych rzeczy. Ała. Jak to się stało? Aha. No i co? Nie wiem co więcej gadać. Jestem po prostu załamany tak bo w ogóle. Widziałem dużo osób hejci nowy update, niestety należy do tych osób. Co według mnie dość źle świadczy generalnie o Team Fortressie. Za plecy wejdzie jakiś śpiek i ci to wszystko. Nie dobra, ja go mutuję, bo ciągle gada co chwilę. Ilekroć próbuję coś powiedzieć, agent lub coś gada. Freak, chodź, lecz mnie, chodź. Ja niestety należę do tych graczy, które również hejcą ten update troszkę. Według mnie to bardzo źle świadczy o tym update'cie, bo jak wiecie, byłem jedną z niewielu osób, które stwierdziły, nie jest źle, w Team Fortressa dalej mogę grać, Overwatch mnie nie interesuje. No i cóż, niestety moje zdanie się powoli zmienia, jeżeli będzie dalej tak, jak widzę, że jest, to możliwe, że porzucę. Zresztą jak robiłem dzisiaj ogłoszenie, napisałem, że być może jest to ostatni odcinek Team Fortressa. To troszkę tak na wyrost straszenie, że tak powiem, ale niestety jest, może to być bliżej prawdy, niż bym chciał. To z tego wyjdzie, zobaczymy. A zresztą też dajcie znać w ogóle w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy uważacie, że może faktycznie lepiej porzucić Team Fortressa, bo już nie gra się w niego tak fajnie. Mam wrażenie, że troszkę broni też pozmieniali, więcej niż wiem, więcej niż rozumiem. O! Ale spadłem. Nie mam biletów do kompetencji. Aha. Do kompetencji są teraz potrzebny bilet? Nie, grałem jednego, więc nie potrzebuję. A ja nie mam i mogę grać.
No, w każdym razie dajcie znać, co sądzicie, pomyślę, żeby porzucić Team Fortressa i przejść do Overwatcha tak na stałe, że tak powiem. W Overwatchu robić tydzień z Overwatchem, robić poradniki do Overwatcha, jak już go wreszcie ogarnę i tego typu inne rzeczy. Oczywiście na razie bym nie nagrywał poradników żadnych Overwatcha, no bo nie ogarniam go na tyle, troszkę grałem. Ogarniam w miarę kilka postaci na krzyż. Ale zawsze mogę zrobić takie prezentacje bohaterów, coś podobnego jak w LoLu robiłem. Z jakimiś taktykami, zagrywkami itp. itd. Ale to dopiero jak takie taktyki i zagrywki będą ogarnięte. Bo na razie to, mówię, dwoma postaciami na krzyż mam na jakieś taktyki i zagrywki ogarnięte. No i co, nie ma nic do tego. O! A jeszcze go zdążyłem załatwić. No gdzie ten szpieg? Myślałem, co to... Zjadł apap noc w dzień i popsuł w ogóle wszystko. No nie pykło. Załamał kontinuum czasoprzestrzenne. I teraz wszystko dzieje się odwrotnie. Nie wiem, o czym nie mówią. To teraz ja będę leczył przeciwników zamiast ich zabijać. Bardzo dobrze, to jest dobry plan. Nie rób tak, nie rób tak. Proszę. Grawitacja jest dla nubów. Proszę go drobortem czy dla grypi, co? Kogo? A, moje HP. Kto ma czajną skrzynkę? Ja mam. Nie, ja zabiłem tam kogoś, lol. Kruk, nie rób tak! O! Wiem, kruk. A tu ktoś mnie atakuje. Kudi mnie. Jak to przez ścianę? I zabijam tylko przez ścianę. Mam wall hacka, aim hacka i aim wall hacka. Że strzelam przez ścianę jak w CS-ie. Nie wiedziałeś? Po tym update'cie można strzelać przez ściany. Tylko przez te cienkie ściany. Tak samo jak w CS-ie. Oczywiście żartuję sobie. To by było przegięcie totalne, gdyby w Team Fortressie można było strzelać przez niektóre ściany jak w przejście. Fajnie. Oglądam twoje poradniki w Gwitku. To możliwe, że niedługo nie będziesz miał co oglądać. Ale dziękuję. Zgaszony, opluty! Czemu? Co on będzie robił w wolnej chwili, jak nie będzie cię oglądał, no? Będzie oglądał Overwatcha na przykład. Sparna, czy powiem ci, że nie wiem, bo właśnie obecnie jest taka sytuacja z tym Team Fortressem, że nie wiem, czy jestem w stanie do nagry. Mam nagranego medyka. Nie wiem, czy sobie nie odpuszczę w ogóle wrzucanie tego i nagrywanie kolejnych po tych zmianach. Zobaczę jeszcze. Spróbuję, ale nie obiecuję niestety. Ja ci powiem, że na przykład Garry's Mod świetnie działa, wiesz? W sumie. Tylko trzeba by znaleźć jakiś fajny tryb w Garry's Modzie, żeby można było też grać tak jak tutaj, 10 na 10 czy coś takiego. Bo w tym, w TTT albo PH to takie 10 na 10 to już się trochę robi chaos. Dobry ogar, pyro. Kudim, mógłbym nagrać, ale musiałbym najpierw mieć Overwatcha i go ogarniać. A no to są dwie rzeczy, których nie spełniam. Ogarniam może jedną postać, tak dobrze, żeby nagrać jakiś poradnik. A Overwatcha nawet nie mam. Niech mi ludzie zasponsorują, to kupię. Tak samo jak ja, nie mam Overwatcha. No, bo drogi jest, dużo pieniędzy kosztuje, nie? No. No właśnie. Widzisz, Assassin się ze mną zgadza. Jak to dlaczego? No rodzice mu nie dali kieszonkowego. I też żona nie dała kieszonkowego i nie kupiłem Overwatcha. Taki smutek.
Nie, on pracuje od poniedziałku do czwartku, lol. Co pracuje? Kto pracuje od poniedziałku do czwartku? A działko, co tu robi działko? Siema czami. Nie, nie ma tam działka, idź stamtąd. Nie, no, kurde, a mało brakowało, żeby cię szpieg uratował, to działko. Bo mnie zabił, sekundę po tym, jak je rozwaliłem. W ogóle TF2 bardzo dobry, nie ma modelu postaci w lewym dolnym rogu, mam tylko lewitującą broń. 2 na 10, polecam. Znaczek jakości. Wcale sold nie jest u góry na dachu, ogary. Nie ma tu już nic podejrzanego? Nie ma, no dobra. Kto ma chip casual? Co to jest? Proszę stąd wyjść. No siema. Dziękuję. Cześć. Ła, no. W plecy, w dupę, ty gejuchu. Teraz mnie dupa boli przez niego. Mam ból dupy. Naprawdę mam ból dupy, popatrzcie. Dobra, broń, moja ulubiona. Oczywiście się tyle, że backburner jest, czyli dupalacz jest dla noobów, ale kogo by to chodziło? Skoro gra się nim dobrze, to to jest najważniejsze. O, co wiem kogoś. To znaczy, że nie działają over jumpy, znaczy rocket jumpy. Nie rozumiem. Ja jeszcze go nie umiem wypowiedzieć jednej litery. No, rocket jumpowałem, to nie wiem, o co chodzi. Dobra, myślę, że tyle starczy, gram już, nie wiem, z 15 minut, czy coś takiego, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak więc ja się będę z wami żegnał, dajcie znać, co sądzicie o Team Fortressie, po update'cie, dajcie znać, co sądzicie o Overwatchu, i to było na tyle. Dzięki za towarzystwo, dzięki za ten czas, który ze mną spędziliście przy Team Fortressie, ja zobaczę, czy jeszcze dociągnę do końca chociaż poradniki, czy sobie odpuszczę, to też dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym. No i co, trzymajcie się i do następnego, hej! Wszystkie te...